Po raz kolejny informujemy o tym, że na drogach naszego powiatu śmierć poniosły dwie osoby. Tym razem do zdarzenia doszło po godzinie 18. Pojazd kierujący pojazdem osobowym marki BMW najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, po czym pojazd uderzył w drzewo. W wyniku tego zdarzenia doszło do samozapłonu pojazdu i w trakcie akcji gaśniczej okazało się, że w pojeździe znajdują się dwa zwęglone ciała. Teraz policjanci pod nadzorem prokuratora rejonowego prowadzą czynności, które mają na celu nie tylko wyjaśnienie szczególnych okoliczności tego zdarzenia, ale przede wszystkim ustalenie tożsamości osób, które poniosły śmierć w wyniku tego zdarzenia. Ale to nie jedyne, można by powiedzieć, bolesne zdarzenie, ponieważ w minionym tygodniu szczecineccy mundurowi, prowadząc różnego rodzaju doraźne kontrole stanu trzeźwości kierujących, którzy poruszają się po drogach naszego powiatu, ujawnili w sumie trzech nietrzeźwych kierujących, ale w tym dwóch, którzy znajdowali się w stanie nietrzeźwości, a co więcej, złamali orzeczony przez sąd dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Jeden z przypadków to przypadek, który się powtarza, to 52-letni mieszkaniec gminy Borne-Sulinowo, który został zatrzymany na naszej drodze szybkiego ruchu. To tak naprawdę osoby postronne poinformowały, że na naszej esce jedzie samochód, który porusza się tak zwanym zygzakiem. Policjanci ujawnili pojazd osobowy marki Ford, którym poruszał się właśnie 52-latek. Rzeczywiście potwierdzono też przypuszczenia osób zgłaszających, ponieważ mężczyzna znajdował się w stanie nietrzeźwości. Miał ponad 2 promila alkoholu w organizmie, a co więcej, policjanci podczas sprawdzania w policyjnych systemach ujawnili, że mężczyzna ma dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, czyli tak naprawdę nie powinno go być ani w tym pojeździe, ani w tym miejscu. Co więcej, przypuszczenia mundurowych co do zachowania i psychofizycznego stanu mężczyzny dały również przyzwolenie na to, że mężczyźnie zabezpieczono krew do badań, żeby wykluczyć albo ustalić stężenie narkotyków, które wykazały policyjne narkotestery podczas badania na miejscu kontroli. To bardzo nieodpowiedzialny przypadek, ponieważ ten sam mężczyzna kilka dni wcześniej został zatrzymany przez patrol policji na terenie powiatu ościennego, więc tutaj kolejna kontrola nie wzbudziła w kierującym żadnej refleksji, dlatego komendant powiatowy Policji w Szczecinku postanowił wystąpić z wnioskiem do prokuratora rejonowego i zastosować środek zapobiegawczy w postaci dozoru PO policji. Prokurator przychylił się do tego wniosku. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Ale to nie jedyne zdarzenie, w którym sprawcy zostali objęci policyjnym dozorem, ponieważ na terenie powiatu policjanci, którzy zajmują się przestępczością narkotykową, sprawdzają wszystkie informacje, które dotyczą różnego rodzaju zgłoszeń, więc sprawdzają osoby, które mogą być w posiadaniu znacznych lub niewielkich ilości środków odurzających. Tak było w tym przypadku. Policjanci kryminalnie sprawdzając jeden z adresów zatrzymali mężczyznę, który w swoim mieszkaniu posiadał mefedron, jak również marihuanę. Te środki po zważeniu dały prawie 300 gramów, więc jest tutaj znaczna ilość narkotyków, która została zabezpieczona przez funkcjonariuszy, a decyzją prokuratora został on objęty policyjnym dozorem. Za to przestępstwo mężczyźnie grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Dzień dobry, starszy kapitan Wojciech Szkwarek, komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku. W minionym tygodniu na terenie powiatu szczecineckiego doszło do 15 zdarzeń, 10 miejscowych zagrożeń, jednego pożaru i 4 alarmy fałszywe. Jeśli chodzi o pożary, był to pożar sadzy w przewodzie kominowym w miejscowości Przeradz. Miejscowe zagrożenia to 2 razy usuwaliśmy powalone drzewa z jezdni, raz pomagaliśmy policji, jedno zdarzenie z udziałem tlenku węgla. Doszło również do 4 wypadków samochodowych, w których zginęły 2 osoby, a 4 zostały poszkodowane.
W okresie od 7 do 13 października strażnicy podjęli 127 interwencji, operatorzy monitoringu wizyjnego ujawnili 23 zdarzenia, a mieszkańcy Szczecinka zgłosili do nas w tym czasie 51 interwencji. Założono 20 blokad na pojazdy, które niewłaściwie parkowały. Strażnicy również pomogli w uruchomieniu 4 samochodów i 2 razy odwożono zwierzęta, raz do schroniska, raz do weterynarza. 8 października około 20:35 na terenie przy zamku przy ulicy Mickiewicza operator monitoringu ujawnił 2 osoby, które piły tam alkohol. Patrol przybył na miejsce i okazało się, że rzeczywiście 2 osoby zakłócały tam porządek publiczny. W stosunku do nich zostały podjęte czynności. 10 października o godzinie 11:40 na polecenie dyżurnego udali się na ulicę Lipową przy sklepie Veritas, gdzie zgłoszono mężczyznę, który zaczepiał przechodniów, zachowywał się w sposób nietypowy. W trakcie dojazdu na miejsce operator monitoringu zauważył, że mężczyzna ten zaczepiał i taksówkarzy, pokazywał w ich kierunku wulgarne gesty, przemieszczał się środkiem ulicy, zatrzymując samochody. Na miejscu strażnicy zastali go już siedzącego na parapecie witryny sklepowej. Okazało się, że jest to dobrze znany z wielu bardzo podobnych interwencji bezdomny. Podczas całej interwencji był agresywny, machał rękoma, głośno wykrzykiwał wulgaryzmy. Nie stosował się do wydawanych nakazów, w związku z tym strażnicy zastosowali środki przymusu bezpośredniego, założyli mu kajdanki, umieścili go w radiowozie w miejscu dla osób zatrzymanych. Oczywiście za swoje zachowanie będzie na niego skierowany wniosek do sądu o ukaranie. 11 października o godzinie 15:50 patrol interweniował na ulicy Szczecińskiej. Tam z kolei grupa 7-osobowa osób bezdomnych urządziła sobie na przystanku na Szczecińskiej koczowisko, pili tam alkohol, palili papierosy, zaśmiecali teren tego przystanku. Strażnicy podjęli wobec nich czynności i na koniec nakazali im posprzątać i opuścić miejsce. 13 października o godzinie 14:05 patrol został skierowany na ulicę Wyszyńskiego. Tam operator monitoringu zauważył siedzącego na murku przy sklepie mężczyznę, który pił sobie tam piwo, nie zwracając uwagi na to, że gorszy swoim zachowaniem osoby, które tędy przechodziły. Na miejscu strażnicy go wylegitymowali. Okazało się, że również jest to znana osoba z wielu podobnych interwencji. On się przyznał do tego, że pił w tym miejscu alkohol. Twierdził, że może tam pić. Oczywiście na niego również będzie skierowany wniosek do sądu o ukaranie.